Witam, witam, witam! Ja jestem Venom Lazarus i jestem pod ziemią. Tak, coś tu robię, nie wiem czy. A, chyba ostatnio skończyliśmy. Tak, bo to jest Minecraft Przygody w Dziczy, kolejna część z drugiego sezonu. Wiecie co? Za cholerę nie wiem, gdzie jestem, ale no skoro już tu jesteśmy, tak to. Wiecie, pogadamy sobie chwilę. Ła! Dziura! Się przestraszyłem, Boże. Juhu! Ale tam jaka dziura? Co mam w ogóle? Aha, nic nie mam dobrego. Kochani, moi drodzy, od razu was przepraszam, że troszeczkę czasu, że nie dałem życia i tak dalej, żadnego znać. A to niestety, kuźwa, piszczy, chrumkocze. Dobra, słyszę Edka i słyszę nietoperz. Że nie dawałem znaku życia, no z prostego względu, kochani, no dopiero zaczynam odżywać, no niestety chwyciła mnie choroba. Jezu, i to taka, że wiecie, nikomu nie życzę tego, a mianowicie angina. Angina, czyli gardło wysiada i w ogóle, wiecie, nie mogłem nic nawet mówić. Więc sorry, Gregory, wchodnia na sztorc. Wróciliśmy, czy idziemy, zaraz, słuchajcie, jaki jest stan faktyczny? Mamy dwa ten... Mamy żelazny. Kuźwa, no a ile pochodni mało coś. Weźmy sobie pochodnie. Nie, no będziemy wychodzili po na górę, no bo. Będziemy wychodzili na górę. O, tu też byliśmy. Nie, tam mi się idzie w dół. Oczywiście tu wrócimy nie raz, bo to, o ile dobrze pamiętam, to jest taka fajna jaskinia. Au. Wow. To nie jest wyjście, to miało być wyjście. No, muzyczka z Minecrafta. No dziękuję wszystkim kochani, jak pisaliście do mnie tam i tak dalej, i na prywatnych wiadomościach. Niektórzy się martwili, pozdrawiam oczywiście Zeltraza. Nie ma sprawy, no tam... Prawda, też się przejął, że o Jezu, że się nie odzywam. Odzywam się! Tak, to ja. Mambo jumbo. Ha! Oj, 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 oj. Wypływaj, wypływaj. Wtedy pójdziemy, nie? Kością go! Hop! Sprawdźmy. Nie, no jest normal, dobra. Tak dla pewności, tylko teraz tak, no ale którędy my wyjdziemy? Woo! Goodies! Kurde, mam ciągle wrażenie, że gdzieś coś łazi. Przyda mi się trochę węgla. Trochę dużo. Dajesz, dajesz. Fajny to był pomysł, słuchajcie. Jeden z tam z naszych kolegów graczy napisał pod filmem, że poprzednim, że zróbmy taki, wiecie, świński raj, te sprawy. Nie za bardzo jeszcze wiem, jakby to zrobić, ale to nie głupi pomysł, słuchajcie. Wszystko pod patronatem świnek. Ja mówię wam, że świnki tutaj rządzą. Kością. Dobra. Świnki tu rządzą. Świnki rules. O, ja cię kręcę, zobaczcie. Czekajcie. To może pochodeńka jakaś taka dla... Nie, do góry. Tu widzę, że taki konkretny cave system. Coś tu jest. No jasne, że jest. Nie, wiecie co? Tego węgla nie ruszam. Chociaż może ten. Dobra, to jedziemy. No, poza tym, kochani, no odpocząłem troszeczkę od Minecrafta ze względu, wiecie, no psychicznie, no bo po prostu, wiecie, no nie byłem w stanie usiąść do komputera. Może i dobrze, ponieważ przez ten czas wymyśliłem parę fajnych pomysłów do snu na jawie też, który może zacznę w końcu. Kuźwa, znowu w dół? Bez sensu. Wody jakoś nie chce mi się tutaj wyłączać, to wiecie co, pójdziemy sobie do góry, o tak, tradycyjnie, slalomem. Rzuciliśmy, slalomem go. Lololo. Ciemno jak w dupsku, u nietoperza. E?
Czy ktoś widział kiedyś dup z kolienopierza? Hop, hop. A, no i pozdrawiam oczywiście gościa, który z synem ogląda te moje wypociny. To rozbroiłeś mnie, człowieku. Nie wiem, wiesz, czy powinieneś dziecku małemu pozwalać oglądać takie rzeczy, przecież to jest, wiecie, dozwolone od lat 3, nie? Nie no, żartuję. O! Dircik! O, rano. Znaczy rano, dzień. Świnek! Ja wiedziałem, że to będziesz ty. Ja wiem, gdzie jesteśmy, ale ty, jak to daleko jest... Słuchajcie, to pod wszystkimi górami tymi mamy, kurna, cave systemy. Dobra, możemy tutaj... O, jedną pochodynkę. Świnki! Słuchajcie, gdzie jest mój dom? Zobaczcie, fajnie tu jest. Dawaj do góry! Kwiatusek. O, fuck. No i teraz... Wiecie co, wszystko fajnie, ale ja się znowu pewnie zgubię. Idź za świnią. Za głosem świni. A ja pamiętam, tam wchodziliśmy. To teraz pójdziemy tędy. Ja wiem, co mi prawdopodobnie lagowało wtedy, kochani, w zeszłym odcinku. No mianowicie to, że wiecie, no tak, jak ktoś nie wie, jak się nagrywa, to powiem wam, że oczywiście odpowiednim programem, ja nagrywam jeszcze audio, czyli dźwięk i jeszcze innym programem, a w międzyczasie, o kurna, w międzyczasie umieram z głodu. A w międzyczasie wypadałoby, żeby nie chodziły inne programy, szczególnie które strasznie mulą. Na przykład do ściągania jakichś tam rzeczy. Dobra. Aha! Świński raj! O Jezu. Nie no, one są pocieszne po prostu. Chociaż powiem wam, wolałbym kureczkowo, bo kureczki mi się bardziej podobają, ale świnki, no to... Mają swój charakter, nie? Świński. Au! Au, au. Wiecie co? Zrobimy tak. Plan jest następujący. Idziemy do skrzyneczki. Au! Nocz, zrób coś z tym, bo mnie szlak trafi i się zabije. Tu gdzieś miał być mój dom. Dom? Mój dom. Gdzie mój dom? O kuźwa, dopiero... Au! Jezus Maria, no ja się zabiję kiedyś, zobaczycie. I takie chlap! Czekaj, czekaj, czekaj. O! Styknie. Zrobimy coś takiego, że ja pójdę, pójdziemy sobie tutaj, zostawimy w skrzynce co trzeba. No bo szkoda, szkoda. Basenik świneczkowy, zobaczcie. Nawet zobaczcie, nawet świnie mają basenik. No wychodzimy? Już? Czekaj, pomogę ci. No. Ale jazda. No nie, żeby świnie miały basen. Do czego to niepodobne? Jak tu ładnie jest, kuźwa, no. Teraz to zauważam. Widzicie, troszeczkę nie było mnie na tej mapie i... Kuźwa, no, ale... Dymyt! Wiecie co? Ale to schody trzeba by było jakieś walnąć, bo to... Jak ja mam za każdym razem, o tak, wchodzić jak potłuczony... Jestem go. To będzie bieda. To będzie... Ja już widzę biedę. Tak. Szast prast i... I bida. No, w każdym bądź razie zostawię rzeczy w skrzynce. I pójdę narąbać trochę drewna dla nas. No, oczywiście tu zrobię cięcie. No, kuźwa, zaraz... What the f... Jak ja mam tam... sprytnie. A, widzicie. Jestem. Dobrze, że tu creeperów nie ma. Kurde, jakie to jest piękne. No zobaczcie, jak nie kochać Minecrafta. No coś cudownego. Ja tam coś widzę, słuchajcie, żeby wybudować. No na tej górce, no coś cudownego. Ja, może taki mały castle? Zameczek? Właśnie, może już rzucimy, niech się pietrze. Tu, o, mięsko, tak. Tutaj, no, widzicie, trochę węgla mamy, że zapasik jest. Tak. Taki zapasik. Troszeczkę kobla już mamy. Dircik zostawimy. Oczywiście nie mam żelaza żadnego, niech się przepala szybciej. Bo trzeba wziąć
Trzeba by wziąć siekierki zrobić. Przyznam, nie myślałem dalej nad domem, ale już pewien jakiś projekcik mam. Ale widzicie, ja zawsze, tak jak już tyle razy wspominałem... Lecie, weźmiemy sobie tu porządek, zrobimy, o. Jak już wam nieraz wspominałem, nie projektuję dokładnie danego obiektu, jakiegoś budynku, domku, szałasu, czegokolwiek, nory. Tylko mniej więcej wiem, jakie co ma mieć kształty, jakieś fikuśne i tak dalej, i z biegiem budowania kombinuję. No, kładź się. Jakie piękne niebo. Do. Wow. Stanowczo trzeba zmienić łóżko. Kiedyś spadnę z tego klifu. No. Dobra, mamy. A patyka mamy. Demet. No nie mamy! Fucking demet! No dobra. Czekajcie, to jest. Czekajcie, jak siekierka była? Jak jest, to jest patyk. To było tak. Aha, dobra, to jeszcze jedno żelazo na trzy siekierki będę miał. No dobra, kochani, to ja robię szybciutkie cięcie i idę tam, a właściwie pójdziemy wpierw razem, o. Pokażę wam gdzie, bo tutaj widzę, już mi się podoba. Fucking damn it. I tutaj ten las zaczniemy wycinać, oczywiście od razu sadząc ponownie. Pamiętajcie, dbamy o przyrodę i kuźwa świnki, no zobaczcie, no. Świnek, posłuchaj, do jakiej ty mafii należysz? Świnek, tu, ej no. O, właśnie, mówię do ciebie, do jakiej mafii należysz? A może to jest sekta zakręconego ogonka? O kurde, wyobraźcie sobie, w nocy zapalają się te czerwone oczy, ogonek na sztorc do góry stawiają, pojawiają się zęby i idą polować. Jezus, straszne. Latająca świnia! No dobra, pieprze głupoty. biorę się za wycinkę, zaraz się zobaczymy. I już jesteśmy, moi drodzy. Zobaczcie, kurde, nie nadążam z wycinką. Zobaczcie, ile już zebrałem. Nieźle, nie? Nie nadążam z wycinką, musiałem się wrócić, bo żelazo, bo okazało się, że trzy toporgi, czy tam ile, to jest za mało. Zobaczcie, jakie kurna drzewa mi porosły, co po niektóre. Cholera wie, co to wyszło. No ale okej. Okay. Kurna, świnie dalej widzę, że tak powiem, za wygraną nie dają. O, jeszcze sadzonki. Nie nadążam, mówię wam, bo tak, co wytnę i posadzę sadzonkę, idę gdzieś tam dalej coś zrobić, to zaraz wracam się, a tu las już. Więc rośnie bardzo szybko, bardzo szybko. Dobra, już starczy chyba tego, bo już oczopląsów dostanę, będę miał dosyć. No a przemęczać się po chorobie nie wolno. O nie. Nie, tutaj stanowczo musi być jakieś zejście. Znaczy, tak jak mówiłem, tutaj zrobimy właśnie nie zejście po zboczu, tylko właśnie taki pod... Boże, co to było? Pod ziemią tunel, o coś w tym stylu. Taka klatka schodowa, jakby coś kamienna. Kurna, czy to idzie? Nie, dobrze, już miałem dziwne wrażenie, że nie, że już idzie noc. Kuźwa. Hoppa, tego tu nie powinno być. Hop, ej! Ojoj. Hop. And the winner is Titanic. O, dobra. Ufi, jesteśmy. Dobra, trochę żarcia widzę poszło. Czekajcie, ile ja mam? Mam tutaj 6. No jabłuszek tam 7 mamy już. 3 chlebki. Dobra, ja... O, to trzeba przepalić jeszcze, widzicie. Schaba. Nie zabijałem, same spadły. No. Weźmiemy sobie tak. No i sobie wyznaczymy, kochani, pierw... Nie wiem, kobla jak zwykle pewnie zabraknie, ale walić to. Teraz tak, jaka ma być chałupka? Tu 4, 5... Jakie to szerokość powinno być? Wiecie co? Mam dirta, mam całe 3 sztuki. Ło, szaleństwo! Zobaczcie, normalnie podczas gry dirta mamy tyle, że hej, a tutaj kurde jak zwykle na początku brakuje, no.
No dobrze. Sobie dircikiem zaznaczę. Na pewno tu będzie jedna ściana. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To może tu druga? Taka wąska kiszeczka? Załóżmy, tu będę... No. Fajniej by było... Tu. No. Taki, wiecie, pakerniejszy domek. Ja lubię więcej miejsca w domu. Może dlatego, że ja osobiście mieszkam w bloku. Nie mam może super małego mieszkania, ale wierzcie mi, mieszkanie w bloku to jest jazda dla twardzieli. No dobra, to robimy podmurówka. To sztuk raz. Tylko patrzeć, żeby nie spaść. Sobie weźmiemy na podmurówkę. Zrobimy. Jeszcze się zastanawiam, jak tylko końce zrobić. O. Jak to zakończyć? Chyba prosto, nie? Może to tu już powinienem. Ha. No. Tak trochę dziko będzie z tym jednym wyglądało. O. Zaraz pójdzie łopata. Hop. To w tą stronę. Kurna, niech ktoś pójdzie łopatę zrobić. No, z Venom po łopatę. Raz. Jezus, patyki też zużyłem. Kurna, co jest grane? Mamy tyle drewna, a desek żadnych. Czekajcie, może z tych właśnie zrobimy deseczki. Deszczu nie. No trochę się narąbałem, ale wiecie co? Ja lubię rąbać drewno. Zaraz sobie zrobimy... O, trochę patyczków, mały zapasik. Chociaż wolałbym, żeby było to ciemne drewno, ale tutaj zimy raczej blisko nie widzę, nie chcę mi się szukać. O Boże, już idzie. A, wiecie co? W nocy budujemy. A jak? Czego? Co ja miałem zrobić? Że, łopaty. A sobie łopatę zrobimy. Chyba jedna starczy. Nie? Na początek, no nie bądźmy pazerni. Łe. Dobra. Pan łopatka jest. Dzień dobry. O, to jest kopanie. To świetna zabawa. Tutaj tą górę jeszcze podniesiemy, nie przejmujcie się, to nie będzie tak ostro wykończone. Tylko tutaj się zastanawiam. To załóżmy... Kurde, to mi nie pasuje ta pochodnia tutaj, o. To załóżmy, puścimy tak. Tak. Tutaj czekajcie, to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem przestrzeni. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, czyli tu będzie druga ściana. Czyli... Tak. Tu właśnie chodzi o mi to zakończenie, za późno coś. No ja popatrzę, jak to zrobiłem. O jedno. Czyli... Tu sobie tak. A dlatego robię dirtem, słuchajcie, bo... No wiadomo, łatwiej zużyć go, nie niszczy się tych narzędzi na nie. O! I... Super. Subcio. Mi się podoba. Dokładnie to, co chciałem. No to teraz wykopiemy sobie to. Tak jak mówiłem, fundament postawimy. Jak prawdziwy dom, no słuchajcie, no na fundamentach, nie? Przecież nie w powietrzu. Nie na glebie, ty, no bez przesady. A. Hop.
Ciekawe, czy już creepery się pojawiły. Głupie pytanie. Może lepiej się nie pytać o takie rzeczy. Lubię przestronne okna, to już wiecie. Haha. A to będzie fajnie. Już mi się podoba, powiem wam. Już wiem o co chodzi. Jak zaczynam wiedzieć o co chodzi, to... To lodzio miodzio, słuchajcie. Czekajcie. A tu jak zrobimy? Bo tu będzie zejście, tylko kurde takie... Po skosie, nie? Się zastanawiam. Bo mamy te schodki takie, co się teraz łączą, to zobaczycie. Może przez ten czas, jak ja myślę, to coś zjemy? Kurna, jaka ta piękna pustynia jest. Ja pierdziel. I trzcina tam jest. Rzeczka. Będziemy sobie tam na ryby chodzili, na tą rzeczkę. Takie, wiecie, sielankowe życie spokojne. A co tam? Dobra. Teraz tak. Niech no ja pomyślę, bo to jest ważne. Dlatego, że... Dlaczego to jest takie ważne? Dlaczego ja przywiązuję w ogóle wagę taką? Słuchajcie, do tego. To jest bardzo istotne. Bo jak coś teraz spieprzę, to później przerobić to, to będzie tragedia. Jak tam tu... Dobre jest, możemy tak zostawić, bo zobaczcie, schody, to zrobimy, one się łączą teraz, więc zrobimy tak, tak, au, i tak. Ej, ej, wpuśćcie mnie na górę. Ja nie chcę z żąbiakami. I tak. I następny. Ha, czekajcie. O, tak, i później ten. O, widzicie? O to chodzi. To ja teraz wyjdę. Zasypiemy. Dobra, możemy ukopać dalej. A tak z ciekawości, jaki ja długi dom robiłem w tamtą stronę? Ile mi to wyszło? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. To może takie tyle samo wyjdzie nawet, zobaczmy. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. No można by tak zrobić, nie? Zobaczcie, do tej pochodni. Do tej pochodni by było tak samo. No i jej lodzio miodzio. Gites majonez, słuchajcie, no. Mnie tam paś. Venom mówi Gites majonez. Cześć pajączek. Ja wiem, że masz chore myśli. Zostaw mnie w spokoju. Aha, aha, aha. I co jeszcze? Jezus, te ła... O cholera, zapomniałem, że one po ścianie wchodzą. A ty, buraku, jeden. Uff, i uff, i uff. Cześć, zombie! Na razie, zombie! Ale słyszeliście te takie stąpanie, takie ci, 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 ci. Jezu. No. Też cię widzę. Ty znowu... Jezus Maria, jak tyś tu wlazł? Aż kaszlu dostałem. No. Ty, kolego! Pewnych kuźwa spraw. No, rozumiemy się. Postawmy, wiecie co? Tak, tutaj. Żeby im się na razie nie wchodziło tu dobrze. Ja pierdziu. Aha, i teraz powinno być w tą, tak? Czekajcie, to tutaj zrobimy tak. Pochodnie odzyskamy. O. Na razie nie będę tego niszczył sobie do niebo, po co? No. Już mamy zarys naszego domu. Teraz tak. Tradycyjnie, jak to Venom, musi być drewienko. Zobaczymy, czy tak... O, że ty, teraz się bez problemu stawia, ten wcześniej mi na boki jakieś tego się stawiało. Pierw oczywiście
warstwa. Wiecie co? Te narożniki zetnijmy. A po co one takie? Nie? Tak trochę ja... Co tam był? Jezus, ale bym zleciał. O! Tutaj zostawimy wejście. Tutaj mi się już nie podoba, już widzę co, ale zaraz zobaczycie. Oj! A ja mam siekierkę! Nie, ja wiem, że nie, dla niektórych zaraz będzie... Jezus, Venom... Kuźwa. Venom zrobił, że tak powiem, jakiś znowu nudny odcinek i tak dalej. Jaki nudny, zobaczcie. Prawdziwi zwolennicy Minecrafta... Wiecie co? Poczekajcie sekundę, tu zrobimy przejście. Rozumieją, że ja się teraz bardzo dobrze bawię. Słuchajcie, no... Planowanie. To jest właśnie to w tej grze zajebiste. Planowanie, co gdzie ma być, czy aby tak na pewno, czy to będzie fajnie wyglądało, no to jest lodziomiodzio, normalnie lodziomiodzio. Tutaj jest to, to jest niepotrzebne. Tu będzie od samego dołu do samej góry szkło. No. Subcio. Dobra. I wiecie, no to na zasadzie, planowanie jak co ma być, czy tak, czy tak nam się podoba, czy inaczej, z jakich materiałów. Jak tutaj najlepiej buduje się w nocy, bo wiadomo, no jest ta nutka, że tak powiem, niebezpieczeństwo, bo jakiś dupek możecie, o właśnie, taki jeden tam, strzelić w dupsko i polecisz w kosmos, no. No właśnie. Wow, mam wizję. Czekajcie, a gdzie co gdzie będzie, bo tak... O, mam wizję, wiem. Zobaczcie. Ja wiem, że niedużo jest jak na razie, ale zobaczcie, mamy tak dom. To jest dom taki złamany jak litera L, no nie? Tu będzie zejście w dół, tam będzie nasz magazyn jedzenia. Taki sobie zrobimy. Tu będzie taka wielka do góry oszklona ściana pod skosem, tak jak już są te tutaj położone goble. Więc będzie fajnie. Natomiast tak, po jednej stronie na dole nie będziemy robić piwnicy żadnej, nic tego, bo po co się kopać i tak dalej. Tutaj sobie, jak cywilizowanie, zrobimy sobie skrzynunię, magazyn. I teraz tak, no właśnie nie wiem, czy tu magazyn, ale chyba tu. Tutaj to nie wiem, no co my potrzebujemy, to ja powiedzmy jakieś tam pierdółki, może też magazyn, no nie oszukujmy się, bądźmy minecraftowcami, czyli nie potrzebujemy jakichś pokojów gościnnych, tylko potrzebujemy zarąbisty dom, ale do naszego działania, czyli tu magazyn i tam magazyn. Tutaj gdzieś, prawdopodobnie tu, raz tu, tu będą gdzieś takie, o, schodki do góry. Oczywiście bez tego się... O! Także zejście będzie pod schodami. Aha! I będzie wejście na pięterko, ale pięterko będzie tylko tej wielkości jak... Powiedzmy o tyle... Tyle. I to będzie moja taka zajebista na wysokości sypialnia. A tu będzie normalny dach. Nie wiem, czy jeszcze taras jakiś się zrobi, to się wymyśli, ale to już widzę, że już będzie genialne. Tylko teraz myślę, jak tutaj zrobić, rozwiązać to z oknami, bo mi się tutaj... Właśnie... Wiecie co? Kurno, przeszkadzają mi te belki, no. Chociaż... No nie, może nie, bo jak... Jak tak stoimy, to nie widać nic, trzeba podejść, żeby był widoczek. No, a widoczek będziemy mieli z sypialni tutaj bardziej tak użytkowo. Czyli tak, jak skrzynia będzie na przykład tak. Tu będzie szyba. Tu będzie druga szyba. I co? I już dach. Trochę taką mało ekonomicznie. Ale dużo skrzyń tu wejdzie? No nie, tak też niewiele. No bo tutaj jeszcze wejście. Pociągniemy. Czekajcie sekundeczkę, dajcie mi chwilę. Tutaj mam tak. Tutaj skrzynia. Oj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ej, damy radę. Pięć, tu pięć to jest 10 skrzyń.
Tutaj jeszcze coś tam. Spoko luz, majonez. Przecież mi kurna nie będziemy, wiecie. Jak będziemy potrzebowali, to sobie zrobimy taki specjalny magazyn, wiecie, na obo, na przykład tam na dole też. Na materiały budowlane typu kobel i dirt, no. Bo tu tego najwięcej zawsze, ewentualnie jakiś redstone albo coś. Cie, piękna sprawa. Tylko o oknach, o rodzaju okien jeszcze pomyślę. No ja, co o tym sądzicie, kochani, bo mi się zaczyna to naprawdę podobać. Wizja jest fajna. Jak tu zciąć? To na prosto zrobimy, bo to... No, to będzie pokój tutaj. No dobra, a czekajcie. Tu jedna skrzynka, tu druga, tu trzecia, tu czwarta. A jeżeli byśmy tak zrobili? Raz, dwa, aha. Bo wiecie co, tak myślałem, żeby tutaj ściankę działową walnąć. Ale trzeba będzie ją chyba dziubnąć tu. Albo tu, albo tu. Tą ściankę. Żeby, wiecie, odciąć pomieszczenia troszeczkę wizualnie. No, żeby to nie był taki przejściowy tunel, nie? Chyba tu zrobimy. O, coś w tym stylu. Coś przesadziłem. A, no tak, bo jest niesymetrycznie. No, powiedzmy, że pojedyncze wejście, chociaż nie cierpię, to zrobimy. O tak. Przynajmniej na razie. No. I tak samo zrobimy tutaj. Czekajcie, bo. Czyli to musi być tu. O! Lodzio miodzio! Jak to w moim ukochanym serialu. Jak ktoś wie, co to jest za serial, łapka w górę przy filmiku i oczywiście podpis, co to jest za serial. Lodzio miodzio, panowie, lodzio miodzio. Wspaniały serial, po prostu z takim dubbingiem, że hej. No. Tak myślę, że zostanie. Tu ewentualnie obrazy jakieś sobie walniemy coś. Fajnie, podoba mi się. To taka właśnie galeria z wizją. Kurde, jak zajebiście to wygląda. Tu wyjście i od razu pustynia. No pięknie, no. Ale się usytuowiłem. Jestem tak dumny z siebie. Tutaj jeszcze coś tutaj zrobimy. Dobra. Myślę, że na dzisiaj dużo zrobiliśmy, kochani. Szczególnie, że nie widzieliście, jak ja musiałem rąbać te cholerne drewno. Problemy z przejściami jeszcze będą, bo tak, będzie gdzieś trzeba zrobić zejście tam. I nie wiem, jak to zrobić. Czy... bo tutaj to raczej nie będzie tak miejsca, ewentualnie tutaj, w tym pomieszczeniu, o tu na przykład zejście. Powiedzmy w dół. I zrobić na dole jakąś klatkę schodową. W dół. Bo tam nie będziemy wychodzili, chyba jeżeli już to tu, z tej strony. No to jakieś zejście, klatkę schodową w dół z możliwością skoku, no do wody, żeby nie 5 godzin nie schodzić. Fajne jezioro. No, to byśmy zrobili gdzieś tu. To sobie już nawet można, o. Lodzio miodzio. Suszymy ząbki, o. Tak. Tu będzie klatka zejściowa. I wiecie co? A może tu na drugą stronę? No bo zobaczcie, bo jak tu zrobimy ten magazyn i tak dalej, to tutaj sobie jakieś puścimy wejścia, nie? No to nie ma problemu jakiegoś większego. To tylko z tej strony, ewentualnie dla symetrii, możemy tutaj walnąć tu, zejście gdzieś z wyjściem tutaj przy rzeczce. Znaczy tym w korycie wyschniętym, tylko nie wiem po cholerę mi to, ale... O, jeziorko, no to dla jeziorka chociażby. No i tak możemy zrobić, o. I lodzio. O, proszę. Mamy kobla? Mamy kobla. Tatuś chce kobla? Pyk, pyk. Przepraszam oczywiście moich znajomych ze Skype'a, że ostatnio nie pisałem do nich, no bo byłem chory.
Więc wierzcie mi, przy komputerze ostatnia rzecz, jaką chciałem, to siedzieć. No a poza tym mam dużo, dużo za teraz obowiązków, bo muszę w pracy nadrobić bardzo dużo, wiecie, no jak to jest. I nie tylko, i więcej teraz trzeba czasu nadrobić utraconego z dziewczyną i tak dalej, no wiecie, wiecie jak to jest. Jak nie wiecie, to się dowiecie, haha. No musicie mi wybaczyć, no po prostu wszystkich was uwielbiam, ale no po prostu brakuje mi czasu. No i tak to będzie wyglądało, kochani. Komentujcie. A, właśnie, jeszcze chcieliście, prosiliście, to macie. Albo i nie macie? Kuźwa, jak się wyciąga Sida teraz? Ja chcę Sida! Kurna, do dupy. Napiszcie mi, jak się Sida wyciąga. Kiedyś było tak fajnie F3 i co to jest WS? Widzicie? To LC Extreme Hills, no to ja to rozumiem. Blok 5, 4. Slot RL? Kurna, co to jest? True, false. True, false. A, jak skacze, to jest false w powietrzu, a true jest na ziemi. O, FL 109? 108. A EWS to ja nie wiem, co to jest. To jest jakieś chore oznaczenie, nie wiem po co to. Zobaczcie, mieli to zmienić. To jest parodia, popatrzcie. To jest jeden klocek, nie? Zobaczcie. No, przed chwilą tak było. No, że się uderzyć można, no przed chwilą to widzieliście. Jak nie widzieliście, to przewincie filmik. No, więc. Wow! Wyskoczyłbym z domu. No, więc piszcie, komentujcie, subskrybujcie. Oczywiście napiszcie mi, jak te seeda wyciągnąć, to ja bym wyciągnę. W najbliższym czasie oczywiście też przewiduję dla was save'y. To już obiecuję. Więc nie płaczcie, będzie dobrze. Niedługo wydanie specjalne pojawi się, ała, mojego takiego informacyjnego odcinka. To będą save'y z starych przygód w dziczy pełne. Będą save'y z tych przygód dziczy, ale już są niestety z tym domkiem, bo ja nie mam, znaczy z tym, co tu wybudowałem, bo przykro mi, ale nie zrobiłem po prostu zapisu gry, wiecie, jak było to czyste, czyli nieruszone. No, czyli wiecie, no jeszcze nie pobudowane. Oczywiście tam chcieliście konkursy, żeby robić. Słuchajcie, na Minecrafta. Tak. Mam propozycję dla was. Możemy zrobić konkurs taki. Traktujcie to jako konkurs. Kiedy go rozwiążę, nie wiem. Powiedzmy, że. Nawet niech będzie 2 tygodnie, 3 tygodnie, może miesiąc. Wiecie, no tak, żeby na spokojnie. Tu pobudujcie się gdzie chcecie. Znajdziecie te na sejwie, no przecież te góry, bo tutaj się pojawicie gdzie ja. I ja dla was tu mam zadanie. Są świetne pustynie. Tak? Bo zauważyłem, że wszyscy się podniecają różnymi tam w internecie, różnymi budowlami i tak dalej, ale tak naprawdę mało ludzi coś kuźwa buduje na pustyni, no. A pustynie są piękniusie. Więc macie tam górę, kurde, jeszcze w dodatku jest płaska. Zróbcie mi screena, jak coś fajnego wybudowaliście. Tylko zastrzegam jedną rzecz. Ja wierzę w waszą uczciwość, więc ja tego nie będę sprawdzał. Ale niech to będzie robione na survivalu. To nie ma być epickie, kurna, jakieś wywalone w kosmos. Tylko zgrabne, sensowne. Wiecie, zgrabne i sensowne na przykład są osady tych mobów, prawda, na pustyni. One są ładne. Prościutkie tego. Nie mówię, że to macie budować, ale coś wybudujcie fajnego. Jakiś pomysł i tak dalej. Osoba, która wygra, dostanie nagrodę. A może i dwie osoby, to jeszcze pomyślę. To jest tak bardzo luźny taki konkurs, no nie? Więc jakby nie było. Właśnie. Właśnie, jakby nie było to co? No jakby nie było, no to zawsze, zawsze wiecie. Nagrodę jeszcze wymyślę. Au! Wymyślę. Możecie napisać, co byście chcieli za nagrodę pod tym odcinkiem. Natomiast nagrodę wybiorę. Co do kwestii screenów. To maila będziecie mieli podanego. To jest ten mail, co kiedyś już konkurs robiłem. Należy, kuźwa, nie wypadać z domu, nie wypadać z domu. Nie wolno wypadać z domu.
Należy po prostu wysłać takiego screena zrobionego jakkolwiek, żeby wyglądał. Oj, przepraszam. Już późno jest, bardzo późno jest. Trzecia w nocy. Zrobić screena. Ja poznam, że to jest ta górka. Że to nie jest gdzieś inny save, dlatego że no kuźwa, no to jest moja górka. No, więc nie oszukujcie, bo to nie ma sensu, nie, my się mamy bawić dobrze. Zróbcie screena, najlepiej z tego ujęcia, co ja tu jestem, może trochę bliżej być. Nawet w połowie, tylko żeby było z tej strony góry. Zróbcie takiego screena, wyślijcie. Ja osobiście ocenię, parę najfajniejszych prac pokażę. No i oczywiście co? Nagroda będzie, myślę, fajna, coś wymyślimy. Może rzeczowa, może po prostu zaproszę was tutaj, pogramy sobie razem. No zobaczymy, no różne rzeczy możemy robić przecież, prawda? Natomiast też odpowiadam na pytanie. W najbliższym czasie również szykuje się konkurs. To znaczy już nie w grudniu, chociaż nie wiem, czy nie świąteczny zrobimy. To jeszcze się okaże. Okaże się, bo to zależy od YouTube'a troszeczkę. Mianowicie, jeżeli się da, to w grudniu, jak nie, to już w styczniu, czyli w nowym roku, zrobimy kolejny konkurs na gry. A, tego się nie spodziewaliście. To dla moich kochanych widzów. Nowe gry będą do wygrania. No i co? Mam nadzieję, że się podobało. Pamiętajcie o konkursie na budowlę na tym wzgórzu tam, piaszczystym. Mail będzie pod filmikiem. O, tu. Trzymajcie się ciepło i do następnego i budujcie. Chwała wam. O, księżyc.